zwaneczka pokus Rzeszów. Jesteście po pierwszym spotkaniu w grupie G, przegrywacie go 0-5. Ciężko się rozpoczyna turniej, w szczególności po przegranej i to no, dość wysokiej. Macie jeszcze dwa mecze przed sobą. Czy jakieś zmiany w składzie będą? Przede wszystkim ciężko się zaczyna po sobocie, czyli w niedzielę rano. Tak, całkiem inny skład mieliśmy mieć, z tym, że część ludzi nam nie dojechało, bo z jakichś tam różnych przyczyn nie dali rady. Mamy nadzieję, że dojadą na kolejne mecze i będzie wszystko dobrze. Jakie są oczekiwania pana i oczekiwania całej drużyny co do turnieju? Okej, pierwszy mecz przegrany, natomiast macie jeszcze szansę, jeżeli wygracie dwa kolejne spotkania, macie szansę awansować. Jeżeli wygramy dwa kolejne mecze, to wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej. Okej, dobra. Na razie dziękuję. To wszystko z mojej strony. Dziękuję.